Niestety w otchłań poleciał mój plik z kamerką, więc dzisiaj bez mojej ślicznej buźki. Witam wszystkich zgromadzonych przed ekranami waszych urządzeń mobilnych, czy też niemobilnych, po prostu urządzeń, ale tak czy inaczej wybieramy kolejne dyscypliny. Dzień 12, czyli prawie końcóweczka. No i ja zdecydowałem już przed włączeniem nagrywania, co dzisiaj sobie zagramy. A zagram dokładnie 110 metrów przez płotki i to wyżej skoki z platformy 10-metrowej do wody, więc mam nadzieję, że Monika dzisiaj zdobędzie jakiś medal, bo ostatnio niestety nie udało jej się. Otóż to, Monika Wiśniewska z pierwszym numerem startowym, no i bierzemy najtrudniejsze, ale może będzie łatwiej, bo to są jednak skoki z 10-metrowej platformy, więc mam nadzieję, że tutaj będę miał dużo, absolutnie dużo czasu. Dobra, jednak nie udało mi się tak płynnie skoczyć prosto do wody, no i Monika niestety troszeczkę będzie miała obniżony, no to nie, 8,5, Monika, no to mnie zaskoczyła teraz Monika. Znowu mamy ten sam schemat, ciągle X, tak naprawdę, więc to nic nie jest trudnego. Skurczę, znowu to nie było perfekcyjnie, no ale wydaje mi się, że było nieźle. O, gorzej, ale jesteśmy dalej na pierwszym miejscu. Monika zaczęła zdecydowanie lepiej niż z platformy 3-metrowej. Zobaczmy teraz. Hop, hop. Dobrze, ale ją wyrównały. Monika została wyrównana. Pion. Monika, uwaga, które miejsce teraz będzie? O, ale świetnie, no to oczywiście pierwszą utrzymujemy. Jest pierwszą zawodniczką, która przekroczyła granicę 200 punktów. I jeszcze dwie serie. Jakieś tutaj już trudniejsze. Okej, okay, Monika gotowa. Czy wygra ten półfinał? Czy wygra te kwalifikacje? Świetnie, doskonale. Ojej, cię spadła na brzuch. To musiało boleć. Mnie na przykład by to bolało, ale już to mówiłem, jak skakałem z platformy 3-metrowej. Niezadowolona Monika. Słabiutkie trzecie miejsce. Kurczaczki. No, żebyśmy tylko awansowali do finału. O kurde, ona stoi na rękach. Jak ona się nie wywraca? O kurde, ale jak to szybciej miałem zrobić? No nie, znowu będą jakieś słabe noty pewnie. Monika, proszę, dobre noty. Wow, ale noty! 10, 9,5! Pierwsze miejsce! Jednak wskoczyliśmy na pierwsze miejsce po tej słabej czwartej, tak, czwartej rundzie. No ale, czwartej, to była przedostatnia runda, o nią mi chodzi. Ta ona była najsłabsza, a ta ostatnia była najlepsza i Monika wygrywa pierwsze miejsce. A teraz będę musiał się skupić. W sensie ja wiem, jak biegać przez płotki w tej grze, natomiast nigdy mi się nie udaje wygrać tak w 100%. Tam biega też Usain Bolt i wydaje mi się, że tutaj znowu Szczepanem Dudą biegniemy. Tak, Szczepan Duda wraca do nas. Kluczem w tym wszystkim jest bardzo dobry start. Przed wszystkimi najlepiej, żeby wygrać z każdym, już na samym przodzie, żeby potem mieć jakiś zapas. No i niezły start to był. Jest czwarte miejsce, ale już musiałem się tak skupić na maksa. Przepraszam, że was, że nic nie mówiłem, ale Szczepan Duda przewrócił tam chyba jeden, czy tam dwa, czy trzy. Muszę przyznać, że start był niezły i ten pierwszy pachołek też był niezły. Ten Brytyjczyk jak biegł u siebie przecież w London 2012, ale muszę przyznać, że potem niestety zostałem w tyle. No i ledwo co wygrałem z Hiszpanem, ale na szczęście jest ten finał. Będzie ciężko złoto, będziemy walczyć o jakikolwiek medal. No oczywiście o złoto będziemy walczyć, no zawsze walczymy o złoto, bo zawsze walczymy, żeby wygrać. No ale jednak przez płotki ciężko, jakoś mi nie idzie. Ja wiem jak grać, ale jakoś mi nie idzie. Dziwne to wszystko. Finał, teraz Moniką, dobra. Monika Wiśniewska. I no i bierzmy najtrudniejsze, żeby to było jak najwięcej punktów. Ten mnożnik jest najwyższy wtedy. Nawet jak popełnimy błąd, to... O, świetnie! Nawet jak popełnimy błąd, dokończę, to i tak ten mnożnik może nas uratować, że i tak wyjdziemy na plus. No i świetnie, pierwsze miejsce ex aequo z Awą Lopez. No ta Awa Lopez, ona jest świetna, ona wygrała z 3 metrów, przypominam. A Monika jest lepsza jednak z 10. Dobrze, wyrównała w miarę, w sensie ja nią wyrównałem. Zobaczymy jakie będą. Świetno, świetno, doskonałe. Pierwsze miejsce, mój 15 punktów ponad przewagi. Monika ma spory zapas, ale żeby tylko teraz tego nie zmarnować. Może być złoty medal, może Monika mieć złoty medal. Może się odbić, bo z 3 metrów było słabo, świetnie, znowu ją wyrównałem. Ten schemat jest taki sam praktycznie jak w półfinale, więc no tutaj myślę, że nie będzie problemu. Wow, ale przewaga się robi. Ponad, no prawie 25 punktów, można tak powiedzieć. Prawie 25 punktów przewagi, no i dwie tury nam zostały, tak mogę to powiedzieć. Ten schemat jest taki sam jak w półfinale, to jest ten sam schemat, czy sam plan, ten sam plan. Oj, dobrze, chociaż nie wiem, czy troszeczkę nie na brzuch.
Ale wydaje mi się, że mniej spadła na brzuch, w sensie bardziej pionowo, niż to było w półfinale. Tak jest, bo świetne noty dostała. No to musi być zwycięstwo. Ostatnia grupa, no 2-9-2-5. Słuchajcie, żeby może było ciekawiej, to weźmiemy ten inny. Teraz klikamy B zamiast X. Okej. Oj. No ale wydaje mi się, że to wygramy, ale niestety mogłem w sumie wziąć. No nie wiem, czy to był błąd, że wziąłem ten nie najlepszy, tylko ten przedostatni jakby. Monika całkiem zadowolona, zobaczmy. 7,5, ale jest pierwsze miejsce Monika zwycięzczynią, przepraszam. No i ma złoty medal, bo z 3 metrów, przypominam, z tej platformy 3-metrowej nie miała, a tutaj no straciła w tej ostatniej grupie bardzo dużo, ale przez to, że zrobiła sobie tą przewagę przez te wcześniejsze kolejki, no to mogła zaryzykować. No i ja tak zaryzykowałem w sumie. Czy to był błąd? Nie wiem, ten mnożnik był inny, ale na szczęście ostatecznie jest tak, jak wszyscy chcieliśmy. A lifetime of commitment and years of training and hard work, all for this one moment. Trzynaście złotych medali, kapitalna statystyka. Czesi dalej wysoko, ale nic poza tymi dwoma z medalami nie zdobyli. Ja ich śledzę i w sumie generalnie tutaj jest mało medali. Zobaczmy w ogóle, jest Włosi jeden tylko medal, Hiszpania tylko jeden medal, Austria, Francja bez medalu, o proszę, Francja, Portugalia bez medalu, Szwajcaria, Ukraina, Turcja, naprawdę tutaj dużo takich, no można powiedzieć, że ogólnie w sporcie dobrych krajów w różnych dyscyplinach, a tutaj zero medali, Polska najlepsza oczywiście. No dobra, 100 metrów przez płotki. Szczepan Duda, musisz. Olympic Stadium, wieczorową porą. W ogóle taka ciekawostka, tam po tych igrzyskach olimpijskich, w sensie nie bezpośrednio, ale jakiś czas potem, w jakimś tam roku, West Ham chyba rozgrywał mecze na tym stadionie. Taka ciekawostka dla fanów piłki nożnej. Szczepan Duda, start musi być fantastyczny. Zaryzykuję, muszę zaryzykować. Falstart niestety, ale było blisko, tak mi się wydaje, zawsze jest blisko, zawsze to samo mówię. O nie, słaby to był start. O nie, Szczepan, no nie, to jest porażka, totalna porażka, piąte miejsce niestety, no słabiuteńko, tak jak myślałem. Ja wiem, jak tu się biega, ale mi to nie wychodzi po prostu. Każdy śpiewać może, jeden lepiej, drugi gorzej i tak jest właśnie w biegach przez płotki. Rozwalony. Szczepan jako jedyny rozwalił te płotki. Start już był słaby. Możemy zobaczyć sobie powtórkę, no bo co nam tu zostało? No słabiutki start, ale potem ten pasek jak mi się jakby zepsuł, to trochę... No nie, to było absolutnie poza zasięgiem. W sensie było w zasięgu, ale tu już było poza zasięgiem, absolutnie nie. Kurczaczki, no to nie dla mnie, zdecydowanie nie dla mnie biegi przez płotki. Chociaż w sumie jak grałem ostatnio te bonusowe, to nie było tak źle, no ale jednak widzicie. W Olympic Games chyba jednak wyższy poziom rywalizacji, 13-18, czyli w sumie nikt nie zszedł poniżej 13. Wiecie co, żeby nie zostawiać tak z niedosytem, zagramy sobie te biegi przez płotki jeszcze raz, bonusowo. Szczepan Duda raz jeszcze, 110 metrów przez płotki. I co, zaryzykujemy czy nie? Tutaj jakoś mi wyszło. Ale widzicie, ten pasek mi szaleje tak naprawdę. Ten pasek mi strasznie szaleje. No ale jest drugie miejsce. Gdybyśmy tak pobiegli, byłby z medal, no ale nie ma. I tak Usain Bolt nas pokonał, tak? To był chyba Usain Bolt, tak mi się wydaje, bo takie kolory jak Jamajka ma. Tak, Usain Bolt nas pokonał, on zawsze nas pokona. 13-15, ale dalej nikt nie zszedł poniżej 12, także rekord tego jest chyba niezagrożony. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Dzisiaj taki słodko-gorzki odcinek, ale mam nadzieję, że i tak wam się podobał. Jeżeli tak, to fajnie jakbyście zostawili łapeczkę w górę i zasubskrybowali kanał. Wbijajcie również na inne moje media społecznościowe, macie podane w opisie. A ja dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!